Suwalska Karta Mieszkańca to kompleksowy program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk, który zacznie działać 1 września 2018 roku. Właśnie zaczynają się konsultacje społeczne w sprawie programu. Program i projekt uchwały został przygotowany i rzeczywiście w tej chwili jest możliwość zapoznania się z tym programem na stronach Urzędu Miasta i opisana jest cała procedura, w jaki sposób należy też zgłaszać swoje wnioski czy też uwagi, bo być może rzeczywiście będą na tyle istotne i możliwe do wdrożenia, abyśmy je w tym programie nowym ujęli. Suwalska Karta Mieszkańca będzie miała na celu zmniejszenie obciążeń finansowych poprzez system ulg, szczególnie u rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i seniorów, zwiększenie dostępności do kultury, sportu i rekreacji, oświaty i wychowania oraz komunikacji miejskiej. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez władze miasta Suwałki oraz polityki promocyjnej mającej na celu zachęcenie osób spoza Suwałk do osiedlenia się w naszym mieście. Czy jednym z elementów osoby, które będą uprawnione do otrzymania takiej karty, to będzie jeden z warunków rozliczanie się z podatku na rzecz naszego miasta. Ale też trzeba pamiętać, że w regulaminie trzeba przewidzieć wszystkie warianty, ponieważ oprócz osób, które czynnie pracują zawodowo i ten podatek odprowadzają, jest grupa osób niepełnosprawnych, jest grupa seniorów. Ale również i osoba bezrobotna, czy też rolnik posiadający gospodarstwo rolne na terenie Suwałk. Suwalska Karta Mieszkańca będzie wydawana w 4 wersjach. Zwykła, kolor biały, rodzina wielodzietna, kolor zielony, osoba niepełnosprawna, kolor niebieski i senior, kolor żółty. Suwałki od lat chcą być miastem kompletnym, to znaczy takim, które wszechstronnie zaspokaja wszystkie możliwe potrzeby mieszkańców. W tym również karta ma swój wielki udział, ponieważ przeznaczona jest praktycznie dla wszystkich mieszkańców Suwałk. Suwalska Karta Mieszkańca będzie uprawniała do wielu zniżek i preferencji, m.in. tańszych biletów na przejazdy komunikacją miejską, tańszych biletów do akwaparku Suwałki i innych obiektów sportowych miasta, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ta gama usług, które będą sprzedawane, że tak powiem, po preferencyjnej cenie, albo i za darmo, w przypadku na przykład przedszkoli, jest bardzo szeroka, bardzo różnorodna, dotyczy ona wielu grup i różnych usług i różnych potrzeb naszych mieszkańców. Swoje uwagi do programu Suwalska Karta Mieszkańca może zgłosić każdy mieszkaniec bądź instytucja. Wypełnione formularze należy przesłać do 20 marca 2018 roku na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub przesłać w formie elektronicznej na adres acmiejkowski@um.suwalki.pl. W ramach konsultacji społecznych od 19 do 20 marca 2018 roku w różnych częściach Suwałk odbędą się również spotkania z mieszkańcami. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, podpisał w poniedziałek umowę z Pawłem Olszańskim, sekretarzem generalnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, na organizację PZLA Mistrzostw Polski w sztafetach i wielobojach. Wydarzenie odbędzie się w Suwałkach w dniach 1-2 czerwca tego roku. Przewidujemy, że w tych mistrzostwach weźmie udział około 400 zawodników w grupach wiekowych seniorzy U20, U18 oraz U16. Spodziewamy się również, mamy taką nadzieję, że zaszczycą nas swoją obecnością panowie ze złotej sztafety z Birmingham, czyli panowie Zalewski, Omelko, Krawczuk i Krzewina. Po organizacyjnym sukcesie 70. Mistrzostw Lekkiej Atletyki Juniorów w 2016 roku oraz 34. Mistrzostw Polski LA U23 w 2017 roku. Tegoroczne mistrzostwa będą kolejną doskonałą okazją do zaprezentowania Suwałk oraz nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego, który kosztem 12 milionów złotych przeszedł gruntowną modernizację. Stadion jest gotowy na zbliżającą się imprezę. Konkurencje, które będą miały miejsce w naszym stadionie, to generalnie 3 grupy konkurencji. Pierwsza to 10-bój lekkoatletyczny mężczyzn. Tutaj będą takie konkurencje jak bieg na 100, 400, 1500 metrów, skok w dal, skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, bieg przez płotki 110 metrów oraz rzut dyskiem. Ponadto 7-bój lekkoatletyczny kobiet
oraz sztafety biegowe. Przypomnę, że stadion ma 1000 miejsc, więc fajnie było, jakby był wypełniony po brzegi. Fajnie było, gdyby mieszkańcy chcieli kibicować zawodnikom. No i również serdecznie zapraszam sponsorów, którzy mieliby taką chęć, aby nas wesprzeć w organizacji tej jakże ważnej dla Suwałk imprezy sportowej.